Cześć, witam Was na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji gamingowego zestawu, w skład którego wchodzi mysz optyczna Volcano Gaming 4 Plus oraz podkładka pod mysz również z serii Volcano. Jest to model Rift V2. Zestaw typowo gamingowy, ale powiem Wam, że całkiem fajnie sprawdza się też podczas codziennych zastosowań. Także tutaj, jeżeli korzystacie z komputera w domu, w biurze, w pracy, to myślę, że również taki zestaw może Was zainteresować. Także myślę, że dzisiejsza recenzja zainteresuje nie tylko graczy, ale też wszystkich użytkowników komputerów. Dobrze, zacznijmy sobie od myszy Volcano GMX 4 Plus. Plus dlatego, że już jakieś 2 lata temu na rynku pojawiła się pierwsza mysz z serii Volcano GMX 4. Mysz, która cieszyła się dużą popularnością, dużym zainteresowaniem, dobrymi opiniami użytkowników. Teraz producent postanowił wprowadzić jej drugą generację, właśnie oznaczoną znaczkiem Plus, która tutaj zyskała kilka usprawnień. Szczególnie jeżeli chodzi o konstrukcję, także myślę, że może być to naprawdę bardzo ciekawa propozycja w tym przedziale cenowym. Na początek opakowanie, tutaj tradycyjna kolorystyka, jeżeli chodzi o firmę Modecon, czerwono, tutaj czarne pudełko z dużym zdjęciem urządzenia na froncie, specyfikacja techniczna tutaj z tyłu, za chwileczkę sobie ją zobaczymy. I tutaj jest jedna ciekawostka, którą chciałem Wam pokazać, jeżeli chodzi o to pudełko. Mamy tutaj takie magnetyczne otwarcie tutaj na froncie. Oczywiście te myszki tędy nie możemy wyjąć, ale możemy sobie ją tutaj po prostu zobaczyć, nieco sobie ją tutaj pooglądać jeszcze przed właśnie wyjęciem jej z pudełka. Także w sklepie bardzo fajne rozwiązanie, możemy tą mysz sobie zobaczyć. Tyle takich ciekawostek. Teraz sobie przejdźmy do specyfikacji technicznej tej myszy, bo myślę, że to będzie dla Was najistotniejsze. Co mamy tutaj ciekawego? Mamy tutaj, jak to producent napisze, przełączniki Omron. Jedne z najlepszych przełączników na rynku, gwarantujące bardzo dużą żywotność myszy. Także tutaj już zaczyna się bardzo ciekawie. 7 przycisków programowalnych. Mamy długi przewód 180 cm. Rozdzielczość DPI w przedziale od 500 do 7200 DPI, czyli tutaj też bardzo dobrze. Sterowniki, tutaj wymiary, to myślę, że mało będą nas interesowały. 41,75 126 mm. No i tutaj druga bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o myszy optyczne, czyli tutaj ten czytnik optyczny. Jest tutaj zamontowany czytnik PixArt PMW3330, czyli ten praktycznie jeden z najlepszych czytników, jakie na dzień dzisiejszy są dostępne na rynku. Czytniki te montowane są w kilkakrotnie nawet droższych myszkach, także tutaj no zdecydowanie na plus, jeżeli chodzi o model właśnie Volcano GMX 4. Co ponadto? Mamy tutaj podświetlenie LED, jest to podświetlenie RGB, czyli możemy sobie tutaj dowolnie zmieniać kolory, 16 milionów kolorów. Waga myszki 154 gramy, czyli dość dużo, ale jest to waga tutaj z opakowania. Myszka w rzeczywistości waży nieco mniej, w granicach 120 gram. To co? Zobaczmy sobie tą myszkę, zrobimy sobie ją rozpakować i zobaczymy, co tutaj w zestawie. Ok. Zacznijmy sobie tutaj od tej części. Mamy tutaj instrukcję obsługi, jak widzicie. Niestety instrukcja bardzo uboga, tak naprawdę tutaj skupia się na podłączeniu kabla USB do komputera i tak naprawdę tutaj żadnych innych informacji nie mamy. Mamy tu oczywiście polecenie, aby zainstalować sobie sterowniki ze strony producenta. Ok, tutaj komplet zapasowych ślizgaczy do myszy, jeżeli by się nam te, które mamy na myszy, zużyły. Tutaj kilka troszkę papierologii. No i cóż, i zobaczmy sobie samą mysz. Dobrze, tak się prezentuje Volcano GMX 4 Plus bezpośrednio po wyjęciu z pudełka. No i co możemy sobie nie powiedzieć? Przede wszystkim mysz całkiem nieźle prezentuje się pod względem designu. Dobrze to wygląda, także tutaj już myślę, że następnie mały plus. No i cóż, mysz typowo dla osób praworęcznych, ponieważ jak widzicie mamy tutaj specjalnie wgłębienie pod kciuk, jest tutaj wyprofilowana właśnie pod prawą rękę. Lekka podpórka pod kciuk, dzięki czemu ta mysz naprawdę idealnie nam leży w dłoni. Ten kciuk nie jeździ po podkładce, jest tutaj podparty, także tutaj na pewno duża stabilność, duża tutaj pewność, jeżeli chodzi o granie. Boczna krawędź, jak i tutaj ta wewnętrzna w tej podpórce, mamy tutaj lekko podgumowany materiał, tutaj jest guma, która naprawdę bardzo dobrze trzyma rękę, tutaj ta dłoń się nie ślizga po tej myszce. Przyciski, zarówno prawy, jak i lewy, bardzo dobrze wyprofilowane. Tu idealnie tak naprawdę pod palec, można bardzo dokładnie sobie sterować, jeżeli chodzi o te przyciski.
U góry matowy materiał, tutaj bardzo przyjemny w dotyku, także tutaj fajnie się tą myszkę trzyma, obsługuje. Co ponadto? Przyciski, jeżeli chodzi o przyciski, zacznijmy od tych bocznych. Jak widzicie, tutaj ten przycisk jeden jest, ma taką strukturkę na wierzchu lekko chrupowatą, drugi jest gładki, dzięki czemu możemy sobie tu łatwo je rozróżniać, łatwo sobie tutaj nimi sterować. Oczywiście wszystkie przyciski są programowane, możemy tu przypisać im różne funkcje, to też Wam pokażę za chwileczkę w aplikacji. Co ponadto, tutaj u góry dwa przyciski, oczywiście dwa standardowe po bokach i przycisk w kółku, w rolce, także tutaj są to 7 przycisków, które została ta myszka wyposażona, oczywiście wszystkie są programowalne. Kółko też bardzo fajnie działa, tutaj lekki opór, bardzo wyczuwalny, bardzo dokładny, także tutaj myślę, że też jeżeli chodzi o gry, jak i tutaj pracę typowo biurową, ta myszka tutaj powinna się Wam świetnie sprawdzić. Dobrze, jeżeli chodzi o wykonanie tej myszki, tutaj pod spodem oczywiście mamy czujnik optyczny i mamy tutaj jeszcze jeden ósmy przycisk, o którym Wam nie wspominałem, przycisk do przełączania trybów. Jeżeli sobie poustawiamy jakieś własne tutaj profile, możemy w aplikacji, którą Wam za chwileczkę pokażę, będziecie mogli się pomiędzy tymi profilami szybko przełączać za pomocą tego przycisku, także tutaj bardzo fajnie. Na dole ślizgacze. Ślizgacze tutaj o dużej powierzchni i powiem Wam, że naprawdę działające bardzo dobrze. Ta myszka naprawdę pływa, pływa po każdej powierzchni, nie tylko po podkładce. Jak widzicie tutaj po stole, nie ma problemu tutaj ze sterowaniem. Także tutaj bardzo dobre działanie tych ślizgaczy. Co powiem Wam szczerze, nieco nawet mnie zaskoczyło, ponieważ nie spodziewałem się, że będzie to aż tak fajnie wyglądać. Konstrukcyjnie rzecz biorąc, tutaj mamy przewód, przewód długi 1,8 metra, w oplocie też całkiem fajnie się powinien spisywać. Nie jest twardy, także tutaj też nie powinno być jakichś większych problemów z obsługą. Dobrze, sobie podłączyłem teraz do komputera i teraz jak widzicie, myszka jest podświetlana. Świecący tutaj znaczek Volcano, tutaj mamy lekkie podświetlenie, jeżeli chodzi tutaj o boczne krawędzie tej myszy. Nie jest ich tak dużo, także tutaj bardzo to stonowane, bardzo fajnie to wygląda. Podświetlenie po bokach tego kółka, jak wspominałem, także tutaj no myślę, że całkiem przyzwoicie. Podświetlenie oczywiście RGB, tak jak mówiłem. I teraz tak, do każdej rozdzielczości możemy sobie ustawiać tak naprawdę 5 profili rozdzielczości, które możemy zmieniać za pomocą tego tutaj przycisków. I teraz tak, zmiana rozdzielczości zmienia nam kolor podświetlenia myszy, także tutaj nawet jeżeli nie wiemy, jaką mamy rozdzielczość, a pamiętamy, jaki kolor ustawiliśmy sobie, to możemy tu bardzo szybko sobie, jak widzicie, zmieniać kolor, zmieniać sobie rozdzielczość zapisaną pod danym kolorem. Domyślnie żółty kolor jest to najwyższa rozdzielczość, 14400 dpi. Ten czerwony tutaj z tej strony to jest najmniejsza, 500 dpi, także tutaj fajnie to wszystko zostało zorganizowane. Za chwileczkę Wam pokażę w aplikacji, jak się tutaj zmienia te kolory, jak się ustawia właśnie to podświetlenie. Ponieważ możemy też sobie tutaj podświetlenie regulować. Może to być właśnie stałe światło, może być światło pulsacyjne, może być też migające, mogą być jakieś efekty. Możemy też go nieco sobie tutaj przyciemnić, rozjaśnić od 100% do 5%. Teraz na przykład sobie go zmienimy podświetlenie na 5%. Jest to najniższe podświetlenie, bardzo delikatnie, subtelnie podkreśla myszkę. No i mi osobiście to najniższe podświetlenie najbardziej przypadło do gustu. Niemniej jednak oczywiście każdy będzie miał tutaj swoje zdanie i będzie mógł sobie to indywidualnie poustawiać. Ok, tyle na razie o myszce. Za chwileczkę sobie przejdziemy do aplikacji mobilnej, do aplikacji na komputer, która nam obsługuje tutaj właśnie te wszystkie funkcje myszki. A teraz w międzyczasie pokażę Wam tą podkładkę Volcano Rift 2, o której wspominałem. Bo taką Volcano Rift 2 to podkładka podświetlana, podkładka wykonana z tworzywa sztucznego. Jak widzicie, zapakowana też w typowe dla Modecoma czerwono-czarne pudełko. Tutaj krótka specyfikacja tej podkładki. Co najważniejsze, mamy tutaj podświetlenie 7 kolorów podświetlenia. Możemy sobie tutaj regulować to podświetlenie, czyli intensywność tego podświetlenia zregulowana. Wymiary, jeżeli chodzi o tę podkładkę, to jest 350 na 240 na 5 mm, czyli dość duża. Myślę, że do gier, do takich typowych zastosowań w zupełności nam powinna wystarczyć. Waga tej podkładki 0,4 kg. Zasilanie oczywiście jest USB, kabel jest w zestawie, też długi to 180 cm, podobnie jak w przypadku
myszki, no i oczywiście antypoślizgowa powłoka pod spodem. To cóż, nie przedłużajmy, zobaczmy sobie, jak ta podkładka prezentuje się, jak to wygląda. Zapakowane zostało to tutaj dodatkową folię. Tak wygląda sama podkładka. Jest to tutaj twarda powierzchnia matowa, bardzo tutaj śliska, fajnie tutaj wyglądająca. Pod spodem z kolei gumowa, bardzo stabilna, dobrze trzymająca się biurka powierzchnia. Tutaj od góry wejście USB do podłączenia zasilania. No i cóż, i tutaj w zestawie jeszcze przewód do podłączenia do komputera. Także za chwileczkę sobie tą podkładkę podłączymy i zobaczycie sobie, jak ta podkładka świeci, jak ona tutaj wygląda. Już sobie tutaj rozpakowujemy ten przewód, podłączamy się tutaj do USB i teraz do komputera. Dobrze, tak wygląda ta podkładka po podłączeniu już do zasilania. Jak widzicie, mamy tutaj podświetlenie na obwodzie całej podkładki. Mamy tutaj świecący napis Volcano oraz znaczek właśnie Volcano. Podświetlenie bardzo dyskretne, fajne, przyjemne, jeżeli chodzi o to natężenie światła. Nie razi po oczach, wygląda naprawdę tutaj bardzo elegancko. Podświetlenie możemy regulować, jeżeli chodzi o natężenie. Tu mamy dwa przyciski. Przycisk Power On jest do wyłączania, ale właśnie też do zmiany natężenia tego światła. Jak widzicie, trzy poziomy regulacji. Możemy go tutaj ustawić na minimum lub też maksimum. Tutaj, co możemy sobie tutaj jeszcze w tej podkładce wykonać? Możemy sobie zmieniać kolor tego podświetlenia. Mamy 7 kolorów do wyboru. Jak widzicie, tutaj poprzez naciśnięcie tego przycisku możemy sobie zmieniać kolor tej podświetlenia podkładki. Może być też tutaj włączony efekt przejścia, czyli podkładka nam automatycznie zmienia co chwileczkę sobie jakiś kolor. Ok, ja sobie tutaj wybiorę powiedzmy zielony. I teraz sobie zobaczmy, jak ta podkładka współpracuje z myszą Volcano Game 4 Plus. Przede wszystkim tak, zacznijmy od powierzchni tutaj roboczej. Jak widzicie, dość duża ta powierzchnia, także tutaj ten zakres ruchów myślę, że jest naprawdę wystarczający, jeżeli chodzi o podkładkę. Również tutaj do góry, pomimo że jest troszkę krótszy zakres, to też w zupełności powinien nam wystarczyć. Powierzchnia tutaj wykonana z tworzywa, twarda, dlatego też ta myszka tutaj jest nieco głośniejsza, nieco głośniej pracuje niż w przypadku podkładek materiałowych. Ale co ważne, ta powierzchnia jest bardzo śliska. Ta myszka tutaj naprawdę idealnie współpracuje z tą podkładką. Zobaczcie sobie, ta myszka po prostu pływa po tej podkładce. Nie ma tu żadnych oporów. Także tutaj no naprawdę bardzo duży plus dla tego właśnie zestawu. Te ślizgacze tu zamontowane w tej myszce plus ta podkładka daje nam naprawdę idealny efekt, co myślę, że docenią zarówno gracze, jak też typowi użytkownicy komputerów. Także tutaj moim zdaniem naprawdę na plus i bardzo fajnie to wszystko się spisuje, bardzo fajnie wygląda. Także myślę, że warto by było taki komplet sobie sprawdzić. Ok, to co? Teraz sobie przejdźmy do aplikacji, jeżeli chodzi o komputer. Zobaczymy sobie możliwości, jakie oferuje ta aplikacja i co możemy sobie tutaj poustawiać. Tak wygląda aplikacja do obsługi myszki. Aplikację oczywiście pobieramy sobie ze strony producenta, instalujemy na komputerze i w tym momencie możemy już zarządzać w pełni wszystkimi funkjami, jakie oferuje ta mysz. Aplikacja, jak widzicie, bardzo przejrzysta, fajnie tutaj rozbudowana, bardzo dobrze opisana i co ważne w języku polskim, także myślę, że nie będzie problemu z obsługą tej aplikacji. Mamy tutaj cztery główne zakładki. Główny, zaawansowany, makro oraz wsparcie, także zacznijmy sobie od tego ekranu głównego. Tutaj jak widzicie mamy narysowaną mysz, mamy opisane poszczególne klawisze, jakie mają tutaj numerki, jakie mają funkcje przypisane domyślnie, ale tutaj jak widzicie możemy sobie w każdą tą funkcję zmienić, przypisać tutaj jakąś inną funkcję. Regulacja DPI, mamy tutaj potrójny klik, możemy wyłączyć na przykład podświetlenie myszki, jeżeli tutaj byśmy taką opcję chcieli, możemy po którejś przycisk sobie przypisać. Mamy obsługę multimediów, to może się Wam bardzo przydać, ponieważ tutaj jak widzicie kilkanaście funkcji multimedialnych przypisanych pod klawisze, także jeżeli chcecie korzystać z tej myszy nie do gier, ale na przykład do multimediów, to naprawdę bardzo fajnie to wszystko sobie sprawdza. Mamy tu odtwarzanie multimedialne, odtwarzanie, pauza, następny, poprzedni, stop, wyciszanie, regulację głośności. Mamy tutaj też akurat pod tymi funkcjami przypisane akurat e-maila, kalkulator, przeszukiwanie, stronę główną, troszkę opcje przeglądarkowe, ale też pod multimedia się znalazły.
Także tutaj też myślę, że zarówno do multimediów, typowo otwierania filmów, do przeglądania internetu, tutaj jak najbardziej te wszystkie funkcje Wam się przydadzą. Mamy klawisz strzału dodatkowo, czyli tutaj funkcja typowo do gier. I mamy tutaj opcję kombinacja klawiszy, która mi się ogólnie najbardziej podoba, ponieważ możemy sobie tutaj programować dowolny skrót klawiszowy, jaki macie w Windowsie. Możecie sobie przypisać pod dany klawisz, na przykład, nie wiem, cofanie, pauza, wklej, szukaj, tego typu rzeczy, co często używacie. Myślę, że takie rzeczy tutaj można sobie wkleić, zaprogramować i potem sobie z tej funkcji korzystać. Także to jest moim zdaniem jedna z fajniejszych tutaj funkcji, możliwości, jeżeli chodzi o tą mysz. Mamy też możliwość rzeczywiście uruchamiania makr. Makra sobie tworzymy tutaj w tej kolejnej zakładce. Jeżeli mamy takie makra już stworzone, możemy też sobie jak pod dany klawisz jako takie makro przypisać i po prostu jednym kliknięciem klawisza sobie szybko takie makro uruchomić. Także myślę, że tutaj też w grach będzie Wam to przydatne. No i oczywiście możemy też sobie wyłączanie zaprogramować. No i teraz co ważne, tutaj tych klawiszy możemy sobie ustawić trzy różne tryby. I dodatkowo mamy tutaj 5 profili, także tutaj możemy tą grę, tą myszkę sobie skonfigurować, powiedzmy pierwszy profil na przykład pod jakąś jedną grę, drugi profil pod inną grę, trzeci profil na przykład pod multimedia typowo, czwarty pod przeglądarkę, piąty na przykład pod pracę biurową i między tymi wszystkimi profilami możemy się bardzo szybko przełączać za pomocą tego przycisku pod spodem myszki, który Wam pokazywałem wcześniej, także tutaj naprawdę, jeżeli sobie tą myszkę dobrze skonfigurujecie, to może Wam ona służyć tutaj do wszystkich zastosowań i bardzo szybko możecie się pomiędzy tymi wszystkimi funkcjami przełączać. To jest tyle tutaj ta część, jeżeli chodzi o to okno konfiguracji przycisków. Tutaj mamy drugie ustawienia, to znaczy parametrów. Tutaj możemy sobie zwiększać lub zmniejszać częstotliwość próbkowania. Możemy sobie zwiększać czułość myszy lub też zwiększać prędkość przewijania tutaj tej rolki na tym kółku, też możemy sobie troszeczkę zwiększać, zmniejszać, szybkość powinno kliknięcia sobie regulować, także te wszystkie parametry też możecie sobie dowolnie ustawiać, przypisywać oczywiście pod każdy profil, pod każde ustawienie w klawiszy, także tutaj bardzo szeroka możliwość konfiguracji, aczkolwiek też bardzo intuicyjna i bardzo prosta do skonfigurowania. Druga zakładka, czyli tryb zaawansowany. Tutaj mamy możliwość przypisywania sobie DPI, ustawiania sobie kolorów pod te DPI. I jak widzicie, najniższe DPI, jakie możemy sobie ustawić, to jest 500, najwyższe to jest nawet 14400. Domyślne kolory tutaj mamy od czerwonego do żółtego, czyli tutaj myszka przy 500 dpi będzie naświeciła na czerwono, przy powiedzmy 14400 na żółto, tutaj przy jakieś 2000 na niebiesko. Oczywiście te kolory możemy sobie zmieniać dowolnie, możemy sobie wybierać tutaj z listy, ustawiać sobie własne tutaj kolory, możemy sobie też oczywiście ustawiać własne rozdzielczości, także tutaj tutaj domyślne przypisane oczywiście nie są na stałe. Możemy sobie jedną ustawić na 1000, drugą na 1050, trzecią na 3000 i tak dalej, także tutaj konfigurowalność jest bardzo duża, także tylko od Was zależy, co potrzebujecie w danym momencie, jakie potrzebujecie tutaj funkcje sobie ustawić. Oczywiście też dla każdego profilu możecie mieć inne ustawienia, inne kolory. Funkcja bardzo fajna, bardzo praktyczna, ponieważ jeżeli mamy sobie zapamiętane te kolory, to wiemy, nawet nie dotykając myszki, wiemy już, jeżeli świeci na czerwono, że będzie to w tym momencie ustawione te 1000 dpi i to po prostu, jeżeli sobie zapamiętacie, no to ta obsługa będzie tutaj zdecydowanie łatwiejsza i fajniejsza. Druga część tutaj tego okna, to jak widzicie mamy efekty. Może myszka świecić się w trybie stałym, tutaj z różną jasnością od 5 do 100%. Możemy tutaj wybrać tryb pulsacyjny, też z regulacją prędkości do 8 sekund. Może być tryb migający, jak widzicie, gdzie ustawiamy sobie częstotliwość, na przykład 10 Hz, czas tam do 10 sekund, plus jeszcze efekt oddychania lub też stały lub neon, tutaj też możecie skonfigurować. Też może być tryb stały z efektami, także tutaj tych możliwości ustawień jest kilka. To wszystko tutaj już zależy tylko od Waszej inwencji, Waszej twórczości, co Wam się bardziej podoba, jaki chcecie efekt osiągnąć, także takie możliwości tutaj ta myszka oferuje. Ja osobiście tutaj preferuję efekt stały na niskim podświetleniu, gdzieś 15%. Bardzo fajnie to na świeci, spokojnie, bardzo fajnie się z tego korzysta, ale tak jak mówiłem, to już kwestia jest indywidualna każdego z Was. Ostatnie dwie zakładki, czyli makra i wsparcie makra, czyli tutaj sobie tworzymy własne makra, możemy dawać nowe makra, importować. Oczywiście nadajemy nazwę, tworzymy makro, zapisujemy i później możemy z niego korzystać, przypisywać na przykład pod dane przyciski
i w czasie gry sobie szybko akurat je uruchamiać. Ostatnia zakładka, czyli wsparcie. Tutaj tak naprawdę mamy tylko link do strony Modecomu, jak widzicie, żeby tutaj sobie ewentualnie wejść, sprawdzić, czy mamy aktualne wersje oprogramowania, czy coś nowego się nie pojawiło. Jeżeli tak, no to warto by sobie było takie nowsze oprogramowanie oczywiście zainstalować. Dobrze, poznaliśmy już budowę myszy Volcano Games 4 Plus. Pokazałem Wam, jak wygląda aplikacja do obsługi tej myszy. Teraz kilka informacji na temat działania tej myszy, bo to będzie Was też interesowało. No i powiem Wam, że ja tutaj sobie próbowałem tą mysz, pograłem sobie w kilka tytułów tutaj gier i ta mysz przypisuje się tutaj naprawdę bardzo dobrze. Ten czujnik tutaj zastosowany PixArt działa tutaj naprawdę idealnie. Bardzo duża czułość, bardzo duża precyzyjność myszy. Możliwość ustawienia DPI właśnie w tym szerokim przedziale też tutaj bardzo ułatwia tutaj obsługę wszelkiego rodzaju gier, czy to jeżeli chodzi o nam o dokładne celowanie, czy też szybkość działania, czy jakieś inne efekty tutaj w grach, to wszystko naprawdę działa wręcz idealnie. Dobrze działają te wszystkie przełączniki, tutaj układ klawiszy, to wszystko naprawdę jest bardzo funkcjonalnie zaprojektowane, bardzo wygodne, także tutaj myślę, że jeżeli chodzi o myszy do gier, to Volcano Games 4 Plus w tej cenie chyba na dzień dzisiejszy nie ma konkurencji. Oprócz tego, że ta mysz świetnie sprawdza się właśnie w grach, czyli w tych zastosowaniach, do których została ta naprawdę stworzona, to jest to też świetna propozycja jako mysz taka nawet dla osób, które nie grają w gry, tylko po prostu korzystają z komputera na co dzień, pracują na aplikacjach biurowych, pracują w internecie, piszą teksty i tego typu rzeczy, ponieważ tutaj ta myszka głównie za sprawą tych wszystkich programowanych przycisków, możliwości programowania tutaj skrótów klawiaturowych, przypisywania poszczególnym przyciskom, naprawdę tutaj zdecydowanie nam ułatwia pracę. Ja na przykład tutaj sobie pisząc nawet tą recenzję, tutaj sobie skonfigurowałem przyciski kopiuj, wklej, dzięki którym mogłem bardzo szybko tutaj sobie przenosić różne elementy, programowałem sobie przyciski pod przeglądarkę, także tutaj też to bardzo fajnie się wszystko sprawdzało, także tutaj myślę, że też do takich zastosowań ta mysz świetnie się sprawdzi. Świetnie sprawdza też się co do obsługi multimediów, tutaj te wszystkie funkcje multimedialne, odtwarzanie, zatrzymywanie, przesuwanie i tego typu rzeczy, również tutaj z poziomu myszki, to naprawdę Wam ułatwi codzienną obsługę komputera, pracę na tym komputerze, także myślę, że wydatek niecałe 100 zł za mysz Game 4 Plus, no to będzie naprawdę bardzo dobrze zainwestowane pieniądze i myślę, że taka myszka powinna znaleźć się w każdym domu, ponieważ tak naprawdę jest to jeden z lepszych produktów w tym przedziale cenowym i zdecydowanie warto na niego zwrócić uwagę. Z mojej strony na dziś to było już tyle. Jak zwykle Was proszę o subskrypcję, o łapkę w górę, o komentarze pod filmem. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Cześć!